Dzień dobry Państwu. Arget Malesa Ostrów zamknęła już skład na sezon 2025. To oznacza, że okres transferowy za nami. Będziemy go dzisiaj podsumowywać z moim gościem. Jest z nami trener ostrowskiego klubu Mariusz Staszewski. Dzień dobry, witam Cię Mariusz. Dzień dobry, witam Państwa. Na koniec tego okresu transferowego mieliśmy, Mariusz, mały zwrot akcji, bo bardzo długo mówiło się, że tym piątym zawodnikiem, który uzupełni seniorski skład, będzie Chris Holder. Ostatecznie wiemy jednak, że Australijczyk nie podpisze kontraktu w Ostrowie. Będzie Luke Becker. Co się stało, że doszło do zmiany? Znaczy, no, myślę, że to wiadomo, że gdzieś tam za każdym takim aspektem stoją sprawy finansowe. Chris chciał troszkę podwyżki. My gdzieś byliśmy w stanie jedynie powtórzyć kontrakt, jaki miał w zeszłym roku. Gdzieś tam te rozmowy się przeciągały dosyć długo i z tego powodu jako zastępca tak było od początku brane pod uwagę Luke Becker. Jakby się nie udało dogadać z Chrisem, to Luke. No i tak to się skończyło. Czyli gdyby Chris Holder wcześniej się określił, to tak naprawdę byłby w Ostrowie. On był tym pierwszym wyborem. Był pierwszym wyborem. No to chyba takie naturalne, bo to już byłby jego trzeci sezon, tym bardziej, że współpraca się układała i Chris cały czas deklarował, że chce zostać. Jednak mówię, no gdzieś tam od początku mówiliśmy, że te warunki finansowe to jest maksymalnie to, co jesteśmy w stanie mu zapewnić i nic ponad to nie będzie. No a wszyscy słyszymy, co się dzieje na rynku, także myślę, że to nie jest nic dziwnego, że zawodnicy chcą więcej, bo słyszymy, co się dzieje. Zakładam, że Chrisa też o wszystkim poinformowaliście, poza tym, że się pewnie dowiedział z mediów. Jaka była jego reakcja? Chris się dowiedział ode mnie. No był zaskoczony i bardzo niezadowolony, bo mówi, że gdzieś tam liczył na to, że zostanie w Ostrowie. Luke Becker, przejdźmy do Amerykanina. Poprzedni sezon w barwach HAS Skrzydlewska Orła Łódź, średnia 2 punkty na bieg. Dlaczego właśnie ten zawodnik był waszą alternatywą i tym pierwszym wyborem, gdyby nie zdecydował się Chris Holder na jazdę w Ostrowie? Znaczy, no myślę, że Luke jest, jeśli chodzi o średnią od kilku lat, gdzieś tam w tej granicy 2 punktów i ponad, zbliży blisko gdzieś tam średniej Chrisa w tym roku i chłopak jest młodszy i no młody, gdzieś tam bardziej, może nie bardziej ambitny i gdzieś tam z dużymi celami celującymi w Grand Prix, więc myślę, że to taki naturalny wybór. Mamy 5 seniorów, formacja młodzieżowa też jest znana, bo będziecie stawiać na wychowanków. Jak ty byś ocenił cały ten okres transferowy w ostrowskim klubie? No myślę, że gdzieś tam podobnie jak co roku. Myślę, że nie szalejemy na rynku transferowym, jeśli chodzi o ceny, w przeciwności do tego komentarza tego pana dziennikarza, który mówi, że my tam płacimy grubo ponad 5000 za punkt i takie rzeczy. Jest to totalną bzdurą. Nigdy nie płaciliśmy takich pieniędzy, nawet będąc w Ekstralidze, bo takich pieniędzy nie posiadamy. Zawsze gdzieś ten aspekt finansowy jest kluczowy, jeśli chodzi o Ostrów, bo kilka katastrof już tutaj było, więc na to szczególnie zwracamy uwagę. Nawet jeśli chcemy zbudować skład, który walczy o Ekstraligę, to no, nie oferujemy pieniędzy takich jak inne kluby, po prostu ich nie mamy. I tą tutaj rzeczą gdzieś przede wszystkim zawsze muszę się kierować podczas wyboru zawodników. Do tej pory było tak, że zazwyczaj jeździli tu zawodnicy, którzy chcieli jeździć i tak też jest w tym sezonie. Ci zawodnicy, którzy odeszli, no to po prostu no, zwyczajnie nie było nas na nich stać, żeby ich utrzymać w klubie i stąd ich gdzieś tam obecność w innych drużynach. Myślę, że drużyna nazwiskami na pewno na papierze jest, nie wygląda tak imponująco jak ta zeszłoroczna, chociaż teraz mamy drużynę, wydaje mi się, bardziej ambitną i zdecydowanie młodszą. Myślę, że może nawet najmłodszą w całej lidze, więc z dużymi ambicjami i możliwościami. Jeśli jesteśmy już przy finansach, rozumiem, że Luke Becker pod względem finansowym to jest dużo tańsza opcja od Chrisa Holdera? No tak. No, czy no nie wiem, co masz na myśli, mówiąc duża, ale no jest zawodnikiem tańszym. Czy jest jakiś zawodnik, na którym ci zależało, z którym prowadziliście rozmowę, a ostatecznie do Ostrowa z jakiegoś powodu nie trafił? Czy raczej ci zawodnicy, którzy się pojawili, to wszystkich chciałeś od początku?
Myślę, że Chris, no bo to był taki naturalny nasz wybór i mój, że chcieliśmy, żeby został, ale no nie byliśmy w stanie gdzieś tam zapewnić mu tego, co potrzebował. Mariusz, odchodzi kilku zawodników ze sterowania, nie będzie Gleba Czugunowa, Tobiasza Musielaka, Wiktora Jasińskiego. Czy któregokolwiek z nich próbowaliście zatrzymać? Czy były jakieś rozmowy? Czy od początku może koncepcja była inna? Nie było żadnych rozmów, ani z Toficiem były rozmowy, ale mówię, dostał na tyle lukratywną ofertę, że odpuściliśmy to na samym początku. Gleb od początku mówił, że nawet przed zeszłym sezonem, że chce się odbudować i trafić z powrotem do Ekstraligi, więc żadnych rozmów nie było. No a tutaj miejsce seniorów już raczej były zajęte, że dla Wiktora, który kończy wiek 24 lat, po prostu nie starczyło miejsca. Przejdźmy do formacji juniorskiej, tam będziecie stawiać na wychowanków. Czy pewne jest już to, że też do Ostrowa wraca z Beta Sparty Wrocław Filip Saniuk, który był wypożyczony do tego klubu, czy to jest przesądzone? Filip wraca, także ta formacja będzie wzmocniona. Będziemy mieli gdzieś tam czwórkę takich równych juniorów, z której będę wybierał skład ligowy. Szykują się też jacyś zawodnicy, którzy będą zdawać licencję? Jest szansa, że w niedługim czasie przybędzie wychowanków? Tak, myślę, że w przyszłym roku kolejnych dwóch zda licencję w klasie 500 i te dwóch 250. Jaki ty stawiasz cel przed tą drużyną na przyszły sezon? Bo widzimy, jakie transfery ostatnio mają miejsce w Metalka z drugiej Ekstralidze. Szymon Woźniak w Polonii Bydgoszcz, Taj Łufinden w Stali Rzeszów. Będzie też tam jeździć Paweł Przedpełski. Dzieje się sporo. Co zatem będzie celem, co będzie sukcesem ostrowskiego klubu w sezonie 2025? Na pewno celem jest playoff. To jest taki cel nasz podstawowy. A jak widać nawet po tym roku, że w playoffie dzieją się różne rzeczy i to jest nowe rozdanie i faworyci wcale nie muszą tych playoffów wygrywać, więc no przede wszystkim playoff, a dalej będziemy walczyć o to, co się da. Jak oceniasz ruchy innych klubów Metalka z drugiej Ekstralidze? Kto będzie dla ciebie faworytem? Ostatnio najwięcej mówi się o rywalizacji Fogouni Leszno i Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jak ty to widzisz? No na pewno tak. Na pewno Polonia wygląda imponująco na papierze. Unia Leszno również. Myślę, że Rzeszów z Tajem Uchwinerem też za dużo nie odstaje, więc no to ta trójka głównych faworytów do awansu. To będzie najmocniejsza pierwsza liga od lat. Wiem, że mówimy tak co roku, ale no znowu były niesamowite transfery. Co roku tak mówimy. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiadomo, kto będzie jechał w tej pierwszej lidze, kto nie przystąpi do rozgrywek, więc zobaczymy. Jest jeszcze naprawdę wielu, po 10-12 bardzo wartościowych zawodników na rynku. Także te drużyny, które dołączą do ligi lub podejmą decyzję o dalszym jechaniu, mają z czego wybrać. No, ale mówię, na razie to jest takie troszkę wróżenie z fusów. Jasne. Do nowego sezonu dużo czasu, ale najpierw będzie proces licencyjny. Wiem, że ten temat już był wałkowany we wszystkie strony, ale doprecyzujmy, jak na dzisiaj wygląda sytuacja finansowa ostrowskiego klubu, czy są zaległości, jeśli tak, to jaka jest ich skala, czy jako trener możesz coś powiedzieć? Znaczy, są zaległości, nie mamy jeszcze wszystkiego spłacone, większość jest spłacona, głównie nam pozostały zaległości do dwóch zawodników, reszta jest spłacona i no, jest plan taki, że to zdążymy spłacić do końca miesiąca, nawet może troszkę prędzej. Nie ma zatem, rozumiem, żadnego zagrożenia, że będą jakiekolwiek kłopoty, by ostrowski klub otrzymał licencję. Podtrzymujecie to? Tak, spłacimy na pewno wszystkich zawodników, nie będzie tutaj problemu.